Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia na antenie telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu, pani poseł Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. W środku ekranu pan poseł Paweł Szramka, poseł niezrzeszony. Kłaniam się, panie pośle. Dzień dobry, witam również. Witam również bardzo serdecznie pana posła Grzegorza Rusieckiego, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam naszych widzów, witam koleżeństwo z parlamentu. No właśnie, bo wyjątkowa to okazja, 104. rocznica odzyskania niepodległości wczoraj. Dzisiaj obchody, no jeszcze nawiązujące chyba do tej rocznicy złożenia szczątków. Dzisiaj nastąpi złożenie szczątków trzech prezydentów Rzeczpospolitej na uchodźstwie, pana prezydenta Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. Wszyscy ci prezydenci, no, będący symbolem ciągłości władz Polski na uchodźstwie, wrócą w końcu do domu. No ale to czas też, no, kiedy warto się zdobyć na taką refleksję na temat fundamentów naszej niepodległości. Zobaczmy, co na ten temat wczoraj powiedział prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska, suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się rządzimy i o której sami decydujemy. Wierzę głęboko w mądrość naszego społeczeństwa. Mądrość wyboru drogi, umiejętności rozpoznania tego, co dla Polski, dla jej przyszłości, dla następnych pokoleń dobre i jaką drogą powinniśmy dalej podążać. Wierzę głęboko w opiekę opatrzności nad naszą ojczyzną. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece Polskę, niech Pan Bóg ma w swojej opiece wszystkich naszych sąsiadów, którzy są naszymi braćmi i sojusznikami. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece naród polski. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska, mówił pan prezydent. Pani poseł Marta Kubiak. Pani poseł, znane jest takie motto Józefa Piłsudskiego, który mówił, że Polska albo będzie wielka, albo jej w ogóle nie będzie. Co to znaczy dzisiaj, że Polska ma być wielka? Bo przecież nie zamierzamy, nie wiem, podbijać naszych sąsiadów, ani nie wiem, jakiejś agresji, ekspansji robić. Co to znaczy, żeby Polska była wielka? Przede wszystkim, drodzy państwo, święto niepodległości to jest dla nas wszystkich szczególny czas. Przecież nie błagaliśmy o wolność, my sobie ją sami wywalczyliśmy i po wielu latach powróciliśmy w końcu na mapy świata. Zdaje się, że chyba tylko jedno państwo nie istniało dłużej niż my, bodajże Izrael. Natomiast trzeba też pamiętać, panie redaktorze, o tym, dlaczego u nas były zabory. Bo tutaj trzeba, bezwzględnie trzeba sięgnąć do historii. Bo to przecież wówczas nasi politycy prosili o interwencję obce mocarstwa i w związku z tym niestety te zabory u nas były. Co znaczy silne państwo? To znaczy takie państwo, które samo o sobie stanowi. Jesteśmy przecież dumnym narodem, mamy piękną historię. Musimy wszyscy pamiętać o tym przede wszystkim, że ta nasza niepodległość, tak ciężko wywalczona przez naszych ojców, przecież mamy piękną kulturę, mamy piękne dziedzictwo, wywalczona, krwi ile się wylało. Musimy o tym wszystkim pamiętać i teraz w kontekście, można powiedzieć, tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to w oczywisty sposób
państwo, które staje się, którego siła rośnie na arenie międzynarodowej, staje się dla innych państw w oczywisty sposób państwem niebezpiecznym. I dlatego niektórzy podejmują takie, a nie inne działania, aby no w jakiś sposób rozwój tego państwa czy pozycję tego państwa nie pozwolić, aby urosło do pewnej rangi, co teraz oczywiście na całe szczęście się dzieje. Pan poseł Grzegorz Rusecki, panie pośle, czy ta wolność, bo z niepodległością, suwerennością nierozerwalnie wiąże się wolność, czy ta wolność i niepodległość ma cenę, ma limit tej ceny, powyżej którego już się nie opłaca za wolność płacić? Jak pana zdaniem to wygląda? Panie redaktorze, szanowni państwo, tak jak wspomniała pani poseł, jesteśmy świeżo po uroczystościach 11-listopadowych. Każdy, myślę, też w swoim okręgu, ja w Wielkopolsce, przede wszystkim w Lesznie, ale również w innych miastach powiatowych, świętowaliśmy wspólnie tą wielką radość, jaką było odzyskanie przez Polskę niepodległości i tą wielką radość, jaką jest to, że możemy żyć, możemy wychowywać nasze dzieci, możemy się rozwijać, możemy pracować w wolnym, demokratycznym, niezależnym państwie. I przyznam szczerze, że chciałbym, życzyłbym każdemu, żeby te obchody wyglądały tak jak u mnie. Ja miałem przyjemność być w Warszawie w zeszłym roku podczas uroczystości 11 listopada i myślę, że abstrahując od tego, że rzeczywiście były to, wydaje się, chyba nie ma jakiejś informacji, że doszło do jakichś nieprawidłowości większych, że były to spokojne święta, to jednak zablokowanie centrum miasta, ilość policji, służb mundurowych, chyba nie tak powinniśmy świętować i radować się. Panie pośle, w centrum miasta wczoraj to zablokował prezydent Trzaskowski, bo jakieś biegi urządził. To jest tak, że w stolicy się różne rzeczy odbywają i akurat ja jako warszawiak nie zawsze jestem szczęśliwy, że nie mogę gdzieś dojechać, ale raz na rok pan mówi o Marszu Niepodległości, który rzeczywiście, w którym zresztą byłem wczoraj, było bardzo spokojnie, Podniośle, jak zwykle, że tak nic się nie wydarzyło, i dobrze. Świetnie. Cieszę się, że pan redaktor potwierdził to, co powiedziałem. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie pana redaktora, oczywiście, że wolność, niepodległość nie ma swojej ceny. To udowadniali nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie, którzy nie bali się tylko o tym mówić, ale również niejednokrotnie za Polskę się bić, czy za nią umierać, więc oczywiście tej ceny nie ma. Jestem przekonany, że dzisiaj to, co jest interesem narodowym Polski, jest bardzo różnie rozumiane, zresztą to widzimy przez różne formacje polityczne, które funkcjonują na polskiej scenie. Natomiast wydaje się, że w przypadku tak fundamentalnych kwestii, jaką jest patriotyzm, miłość ojczyzny, nie powinniśmy sobie jako politycy, jako część społeczeństwa reprezentująca tą większą część społeczeństwa, odbierać sobie prawa do nazywania siebie osobami kochającymi Polskę, osobami, które są patriotami. Myślę, że ten bardzo brawurowa krytyka, panie pośle, słów pana prezydenta Trzaskowskiego, który powiedział wczoraj, że uczestnicy Marszu Niepodległości nie mają pojęcia o patriotyzmie. Panie redaktorze, ja od wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, apeluję o to, żebyśmy zwracali uwagę na to, jakim językiem się posługujemy, zwłaszcza my jako politycy, to jednak rezonuje w społeczeństwie. Wiemy, kto był architektem polskiej niepodległości i wiemy, że to było kilka przynajmniej osób, które wywodziły się z bardzo różnych środowisk politycznych. I naprawdę mówienie o tym, że patriotyzm ma jakąś jedną barwę polityczną, jest daleko idącym nadużyciem. Bardzo się cieszę z takiego stanowiska. Pan poseł Paweł Szramka, trochę w nawiązaniu do słów pana posła Grzegorza Ruseckiego. Rusieckiego, przepraszam najmocniej. 104 lata temu rzeczywiście politycy byli skonfliktowani nie mniej niż dzisiejsza generacja. Tajemnicą taką jest, że Józef Piłsudski na przykład z Romanem Dmowskim rywalizowali również na polu bardzo
osobistym, a jednak potrafili działać wspólnie na rzecz Polski. I to właśnie to wspólne działanie wydało wtedy takie owoce piękne. Józef Piłsudski po prostu obwieścił światu, że jest Polska. Nie pytał się nikogo. I to Polska, która od razu była, na przykład uznała prawa wyborcze kobiet, co przypomnę, w niektórych kantonach Szwajcarii dopiero w 2000 roku do tego doszło. Jaka ta Polska ma być, żeby była wielka, żeby była bezpieczna? Bo przecież też te obchody są szczególne również w tym sensie, że wszyscy widzimy no, ciemne chmury. Widzimy siły, które chciałyby Polaków pozbawić niepodległego państwa. Panie redaktorze, myślę, że recepta jest krótka. Polska będzie wielka, jeśli partie polityczne będą na pierwszym interesie stawiać Polskę, a nie interes partyjny. I niestety mam obawy, że niekoniecznie tak się dzieje. Jeśli by partie stawiały na pierwszym miejscu interes polityczny, to potrafiłyby się dogadać nawet z oponentami politycznymi, żeby duże reformy, żeby zmiany kluczowe dla naszego państwa przebiegały po wewnętrznym dialogu w parlamencie. Po to, żeby te reformy trwały na wiele lat, a nie na jedną kadencję. Niestety tak się nie dzieje i skutkiem tego jest to, że jeśli ktoś zmienia się u władzy, to absolutnie zamiata wszystko pod dywan, co robili poprzednicy. Czy to było dobre, czy to było złe, zamiatają to, ponieważ nie był to pomysł tej partii, która w danym momencie rządzi. Jeśli potrafilibyśmy ze sobą prowadzić dialog w Sejmie, w parlamencie, to myślę, że bylibyśmy w zupełnie innym miejscu jako Polska, ponieważ te reformy, które zaczynały się na początku lat 90., byłyby tylko poprawiane co jakiś czas, a nie wyrzucane do kosza i pisane na nowo, przez co jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym. Niestety to święto niepodległości, wczoraj akurat wydaje się, że było dosyć spokojnie w Warszawie, nie słyszeliśmy o jakichś wielkich incydentach, natomiast jest to też dowód na to, że jesteśmy jako społeczeństwo podzieleni, bo jednak nie wszyscy chcą iść w tym marszu, nie wszyscy chcą się identyfikować z niektórymi grupami, które są organizatorami tego marszu, czy też wiodą jakiś główny prym w tym marszu. Ja życzę sobie, żeby przyszedł kiedyś taki dzień, że każdy, czy to będzie z tej, czy z innej opcji politycznej, czy będzie sympatykiem tej, czy innej opcji politycznej, ramię w ramię będzie chciał w takim marszu iść z biało-czerwoną flagą, bez pokazywania, że ta czy inna grupa jest silniejsza, po prostu jako naród jesteśmy jednością. Panie pośle, ale to chyba jest utopia, tak przepraszam, bo to byłoby bardzo pięknie, gdyby wszyscy w jednym marszu poszli, ale ja mam pytanie inne. Dlaczego no, ta druga strona barykady politycznej nie zorganizowała żadnych obchodów, nie sformułowała żadnej propozycji innej niż Marsz Niepodległości, bo który zrodził się z protestu, że polską niepodległość sprowadza się do orła z czekolady. No takie były czasy. Panie redaktorze, jednak Marsz Niepodległości zrodził się dużo szybciej niż ten orzeł z czekolady, więc to akurat argument nietrafiony. Marsz Niepodległości też jest w pewnym stopniu upolityczniony przez pewną grupę i co do tego myślę, że nie mamy wątpliwości. Jasne, że większość osób, która tam idzie z pobudek patriotycznych, nie patrzy na to, jakie ma upodobania, po prostu chce przemaszerować przez Warszawę z biało-czerwoną flagą. Natomiast są incydenty, pod którymi pewnie niektórzy politycy, ja również, nie chcielibyśmy się podpisywać, a bywają też prowokacje skierowane typowo pod dane środowisko polityczne. Dlatego jest to niestety trochę smutny obrazek, że ja osobiście cieszę się, że ludzie idą w tym marszu, że wyznają swój patriotyzm. Ja też kilka razy brałem udział w tym roku, nie mogłem ze względu na operację po kontuzji. Natomiast, no nie oszukujmy się, Polska jest podzielona i głównymi osobami, które dzielą tę Polskę, są niestety politycy, a także trochę media, które te informacje przekazują, bo nie oszukujmy się, że jeśli spojrzymy na największe przekazy medialne, to są one już tak zmanipulowane, tak dopasowane do danego politycznego przekazu, że nie dają zbytniej możliwości przeciętnemu obywatelowi na refleksję, czy ten przekaz jest ok, czy nie jest ok. Po prostu dostają na tacy przekaz, który mają łykać. Pani poseł Marta Kubiak, pani wspomniała już o niebezpieczeństwach, trochę odnosząc to do
do przeszłości, do takiego paradygmatu targowickiego właśnie, tak, że nasze sprawy oddaje się do sądu na zewnątrz Polski. Te ciemne chmury nad Polską, no widać po pierwsze ze wschodniej strony, to jest oczywiste i to na ten temat chyba nie ma co rozmawiać, chyba że jak im zapobiegać. Natomiast to chyba nie koniec problemów, pani poseł, bo no stoimy wyraźnie przed takim dylematem, czy oddać znaczną część naszej suwerenności w zamian za pieniądze, krótko mówiąc, w zamian za pieniądze z Brukseli. No po pierwsze, to jestem zdziwiona wypowiedzią mojego przedmówcy, bo z tego, co się orientuję, to przecież wczoraj w Warszawie odbyło się ponad 20 różnego rodzaju marszy. Żyjemy w kraju demokratycznym i to nie jest tak, panie pośle, że partia rządząca jakkolwiek próbuje sobie to zawłaszczyć. No żyjemy w demokratycznym kraju. Ja nie mówiłem o partii rządzącej, i wolnym kraju. Pani poseł, nie mówiłem o partii rządzącej. Każdy może zdecydować, w jakim marszu będzie brał. Oczywiście. To akurat większość zdecydowała, że będzie to właśnie ten marsz i tak też się stało. Zresztą przecież wszyscy pamiętamy, jak te marsze wyglądały za poprzedniej koalicji. No właśnie, tutaj jakaś zupełna przemiana nastąpiła, bo wraz z Prawem i Sprawiedliwością te marsze stały się bezpieczne, spokojne, nie ma zadym. No oczywiście, że zdarzają się jakieś tam pojedyncze incydenty, panie redaktorze, ale rzeczywiście po 2015 roku te marsze przybrały zupełnie inny charakter. Odbywają się w bardziej pokojowej atmosferze, oczywiście z nielicznymi incydentami, no ale tak jak już powiedziałam, przy tak dużej grupie osób jest to wręcz nie do uniknięcia. Natomiast tutaj a propos Targowicy, panie redaktorze, to tak jak już pan wspomniał, wówczas, kiedy były te zabory, również ja to wspomniałam, politycy prosili o interwencję w ramach braterskiej pomocy, oczywiście sprzedając de facto nasz kraj. No i niestety, drodzy państwo, w dzisiejszej polityce również obserwujemy, że w wielu politykach niestety jest chęć tego, aby środków z KPO Komisja Europejska nam nie przekazała. Trzeba wystąpić najpierw o te środki. A na dowód tego pozwolę sobie zacytować między innymi pana europosła Sikorskiego. Pani przewodnicząca, serdecznie pani dziękuję za klarowne sformułowanie przestrogi dla rządu premiera Morawieckiego. Mam nadzieję, że usłuchają. Polska demokracja wciąż jest w stanie rozległego zawału. Wiemy, co i jak należy zrobić i to zrobimy. No to też, droga kochana opozycjo, nie pomaga w tym, aby środki z KPO przyłożyć. Mówienie, żeby nam je przekazali. Mówienie i wmawianie społeczeństwu, że Prawo i Sprawiedliwość czy partia rządząca zmierza do polexitu, to jest również absolutnie kolejna bzdura. Natomiast są różne inne oczywiście sytuacje, które z Sejmu są nam znane. Często nam zarzuca opozycja, że my nie chcemy z wami rozmawiać. My chcemy z wami rozmawiać, tylko mamy z wami takie doświadczenia, że nawet w momencie, kiedy mamy tajne posiedzenie Sejmu, wy już wychodzicie, już mediom mówicie, co tam na tym posiedzeniu było, więc jak my jako partia rządząca mamy was poważnie traktować? No, no absolutnie nieraz pokazaliście, na co was stać i tutaj też nie pomagacie. A co do złożenia wniosku, tak, panie pośle, trzeba złożyć wniosek, tylko czy opozycja, czy państwo w ogóle sobie zdajecie sprawę, jaka to jest długa procedura, bo słyszę od jakiegoś czasu, że trzeba złożyć wniosek. Czy panowie sobie zdają sprawę w ogóle z tego, że ten wniosek to liczy przynajmniej 350 stron? Czy to nie są dwie strony wniosku? Nie ma kto się tym zająć faktycznie. Za mało urzędników, tak. To nie jest kwestia złożenia wniosku, bo przypomnę, że... To nie jest kwestia złożenia wniosku, przecież urzędnicy brukselscy mówią wprost, że to będzie decyzja tak czy siak polityczna. No właśnie. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, bo to myślę, że to jest zasadnicza oś sporu, bo można mieć takie uwagi, można krytykować, nie wiem, reformy wymiaru sprawiedliwości. Przecież żyjemy w demokratycznym kraju, każdy ma prawo do swojej opinii, tylko że oddanie osądu tej sprawy poza Polskę
no, wystawia Polskę, panie pośle, na ryzyko utraty niepodległości. I to jest już wprost formułowane. Ja przypomnę, że... Absolutnie nie, panie redaktorze. Niemiecki sąsiad, to ja tylko dokończę. Dobrze, pan, nasz niemiecki sąsiad w umowie koalicyjnej ma zapisane, że do roku 2025 ma powstać, no nie chcę mówić czwarta rzesza, ale jakiś twór, nowe państwo, super państwo europejskie. Tym samym chce się nam zabrać naszą niepodległość. No, to nie czarujmy się, panie pośle, że to na tym polega. Ale panie redaktorze, no ale chyba jesteśmy jednak dość poważnym w programie publicystycznym, mam podsumować tydzień polityczny, więc chyba nie sądzi pan, że na podstawie jakiejś umowy koalicyjnej niemieckiej będzie się tworzyć rzeczywistość w Unii Europejskiej i w Polsce. No przecież pan doskonale wie, że żeby zmienić traktaty unijne, wymagana jest... Pan sugeruje, że umowa koalicyjna niemiecka, niemieckich partii tworzących rząd w tej chwili, to jest niepoważny dokument? Ja mówię o tym, że z niego nie wynikają żadne obowiązki wobec Polski. Absolutnie żadne. Ale wynikają działania niemieckiego rządu, które są analogiczne notabene do działań sprzed II wojny światowej. Tam Niemcy też nas próbowali zagłodzić, wypowiedzieli, przypomnę, umowę handlową. Panie redaktorze, absolutnie nie zgadzam się z taką narracją. Znaczy, to jest absolutnie, znaczy, pani poseł porównuje Unię Europejską do targowicy. Pan redaktor próbuje porównać dzisiejszą politykę Niemiec do tego, co się działo w czasie II wojny światowej. No naprawdę, Przed II wojną światową, w 1933 Hitler, przypomnę, doszedł do władzy w Niemczech. Także naprawdę, no bądźmy, jeżeli chcemy rozmawiać poważnie na temat KPO i środków unijnych i silnej pozycji umowę handlową, Polski, to akurat jeszcze te demokratyczne Niemcy wypowiedziały. To nie Adolf Hitler. Nie, ja doceniam, że moja wypowiedź wzbudzała u pana tak duże emocje. Wypowiedź pani, mojej koleżanki, widocznie była mniej interesująca, bo pan nie przerywał. Więc jeżeli pan pozwoli, to ja jednak chciałbym dokończyć swoją myśl. Ja rozumiem, że wniosek do KPO może liczyć nawet 350 stron, ale przypomnę, że bodajże wszystkie państwa łącznie z Węgrami już dawno to zrobiły, więc pytanie, co robi kancelaria premiera, co robi polski MSZ od ponad roku, że tego wniosku jeszcze dalej nie skonstruowano. Ja przypomnę, że to polski rząd zobowiązał się w stosunkach do Unii Europejskiej do pewnych działań i przypomnę państwu w końcu, że artykuł 90 polskiej konstytucji z 97 roku mówi o tym, że część kompetencji państwa naszego, polskiego, możemy przekazać w ramach umowy międzynarodowej organizacji międzynarodowej bądź też organom międzynarodowym. I opowiadanie tutaj o tym, że to, czy zasady, na których sformułowana jest Unia Europejska, więc pewna praworządność, demokracja, przestrzeganie praw również mniejszości jest respektowana, jest absolutnym kłamstwem ze strony dzisiaj rządzących. No nie, panie pośle, bo ja przypomnę, że Unia Europejska, Komisja Europejska wprost od nas żąda, żebyśmy uznali, że nasza konstytucja jest podległa, konstytucja, nie ustawy, jest podległa ustawodawstwu unijnemu. I to jest ten krok, który tak naprawdę nas pozbawia suwerenności. Pan poseł Paweł... Ale panie redaktorze, jeżeli są jakiekolwiek w tym wątpliwości, ja też mam zajęcia ze studentami z prawa konstytucyjnego i zawsze zachęcam do tego, żebyśmy sięgnęli do konstytucji. I w konstytucji jest jasno napisane, że konstytucja jest najważniejszym źródłem w Polsce i że co najwyżej, jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, to te przepisy związane z przepisami międzynarodowymi mogą ewentualnie być w kolizji z ustawami, a nie z konstytucją. No właśnie, tylko to w takim razie nie rozumiem w ogóle sporu z Unią Europejską, a co do zrzeczenia się części suwerenności, to owszem, obywatele polscy, którzy są władzą w Rzeczpospolitej, mogą podjąć taką decyzję, tylko że Niemcy nam tego nie próbują proponować, tylko próbują nam narzucić. Absolutnie nie, panie redaktorze, tak samo jak my mamy prawo jako Polacy uważać i dążyć do tego, żeby Unia Europejska była państwem demokratycznych, niezależnych państw, tak samo inny członek tej wspólnoty ma prawo mieć inną wizję, tylko że do tej wizji trzeba przekonać wszystkich. Mam wrażenie, że Polski do tej wizji nie przekona.
i te wstrzymywanie bezprawne pieniędzy z tym, z realizacją, wymuszeniem tej wizji, zdaniem pana, nie ma nic wspólnego. Pan poseł Paweł Szramka, panie pośle, bo pana chciałem zapytać właśnie o wymuszanie tej wizji, bo pan powiedział, że trzeba napisać wniosek i pana zdaniem co, 40 parę rezolucji w Parlamencie Europejskim, to nie ma nic wspólnego z tym, że tych pieniędzy w Polsce do tej pory nie ma. Panie redaktorze, przed wszystkimi ustaleniami o KPO Polska zgodziła się na te kamienie milowe, które teraz ma wypełnić. Ponadto, jak wspomniał mój szanowny przedmówca, praktycznie wszystkie kraje już złożyły te wnioski, łącznie z Węgrami. I co chce pan powiedzieć, że Węgry chcą się pozbawić niepodległości? Skoro tak teraz ubieramy w słowa to, jakie mamy spełnić kamienie milowe, żeby otrzymać fundusze z KPO. Przestańmy robić z Unii Europejskiej jakiegoś wielkiego potwora, przed którym musimy Polskę bronić, bo to jest niepoważne traktowanie jednak wyborców i jest to, myślę, wręcz szkodliwe dla rządzących, bo znaczna większość obywateli chce dalej być w Unii Europejskiej i robienie takich zagrań jest po prostu nie w porządku wobec obywateli. Ponadto argumenty pani poseł, że pan Radosław Sikorski coś tam powiedział, akurat mnie to obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg. Nie mam nic wspólnego z panem Radosławem Sikorskim i proszę nie mówić, że pan Sikorski to jest głos całej opozycji. Opozycja to jest kilka ugrupowań. Są też posłowie niezrzeszeni, tak jak ja. I dopóki ja nie wypowiem jakiegoś zdania, to proszę w moje usta jakichś słów polityków, którzy próbują na siłę zaistnieć, po prostu nie wkładać. Pani poseł Marta Kubiak, no to chyba nie o to chodziło w tym cytacie, ale... Oczywiście, że nie, ale mamy tutaj do czynienia z tym, że oboje panowie posłowie dzisiaj permanentnie albo nie słuchają, albo nie chcą słuchać i wymawiają rzeczy, których... To proszę nie używać argumentu osoby, której nie ma w tej dyskusji, panie pośle. Ja panu nie przerywałam, bardzo proszę o zachowanie kultury osobistej. Po pierwsze, najpierw opozycja apeluje w Brukseli o to, żeby blokować środki, a potem, jak już tam nie dajecie rady, a szczególnie tutaj do pana posła z Platformy Obywatelskiej, to okazuje się, że nagle jest zmiana frontu i apelujecie do rządzących o to, aby je odblokować. Po drugie, ewidentnie nie macie pojęcia, jak wygląda i jaki to jest skomplikowany proces, jakie to są długie procedury. Najpierw, żeby złożyć po pierwsze wniosek do KPO, trzeba z Komisją Europejską uzgodnić tak zwane warunki techniczne. Ustalenia operacyjne wpłynęły 28 października do Komisji Europejskiej, wymagają podpisu dwóch stron. I te właśnie ustalenia liczą 350 stron. I tutaj uwaga, niespodzianka, ponieważ Komisja Europejska nie ma limitu czasowego na to, aby te ustalenia operacyjne sprawdzić, jakkolwiek zweryfikować. Natomiast na weryfikację samego wniosku stricte o płatność ma, uwaga, 2 miesiące. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten wniosek właśnie o płatność, to najpierw trzeba złożyć te ustalenia operacyjne i dopiero potem można złożyć wniosek o KPO. Ale panie redaktorze, tutaj cała sprawa polega na tym, że rzeczywiście Unia Europejska okazuje się taką, można powiedzieć, żarłoczną bestią, która teraz wymaga, znaczy generalnie panowie możecie sobie kiwać głowami, ale oczywiście to, co opozycja robi w Parlamencie Europejskim i te rezolucje, no to nie pomaga. Pani poseł, ale ta sama Komisja Europejska zostało nam wypłacone. Ta sama Komisja Europejska jednym podpisem zaaprobowała 220 miliardów pomocy publicznej dla gospodarki niemieckiej. Ja się zastanawiam, czy w sensie funkcjonalnym ta Unia Europejska to jeszcze istnieje, bo przecież to jest właśnie złamanie traktatu. Panie redaktorze, no przecież tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rządziły dwa państwa, żeby państwo polskie było kolejnym, można powiedzieć, państwem, gdzie będą mieć tanią siłę roboczą i absolutnie, żeby wszystkie decyzje w Brukseli nie były podejmowane jednomyślnie, bo przecież tak będzie najłatwiej i wtedy będą mogli sobie przegłosować wszystko, co będą chcieli. A co do tej praworządności, no to panie pośle, przecież pan doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że ta praworządność w żaden sposób, w żadnym dokumencie nie jest doprecyzowana i tak na dobrą sprawę, to pod tą praworządność można wszystko podporządkować.
Pan poseł Grzegorz, Rusiecki, no po 7 latach takiej trochę niesmacznej operetki w sprawie tej praworządności, no to może trzeba zapytać, gdzie są ofiary braku tej praworządności? Kto siedzi w więzieniu? Gdzie są, nie wiem, jakieś doły śmierci? Nie ma pan wrażenia, że ten temat już mocno przejrzały? Panie redaktorze, no pani poseł tutaj poleciała mocno z jakimś takim political fiction, mówiąc o Unii Europejskiej. Absolutnie tak nie jest. Jeżeli państwo nie potraficie, jeżeli państwo jedyną rzeczą, którą potraficie, to jest zrzucać odpowiedzialność na opozycję za to, że Polska nie dostaje środków, no to państwo sami przyznajecie się do tego, że nie macie wpływu na rządzenie państwem. Jeżeli nie macie wpływu na rządzenie państwem, to po prostu zrezygnujcie, zróbmy wcześniejsze wybory i tyle. No, jeżeli ale państwo wpływ nie potraficie na Unię Europejską większy, to akurat ma opozycja. Oczywiście, że tak. Nie, ale panie redaktorze, naprawdę, no nie bądźmy śpieszni. No ja wiem, że jest sobota, jesteśmy w dobrych humorach, ale bądźmy chociaż przez chwilę poważni. No, kto rządzi Polską? No, opozycja? No naprawdę. No. Jeżeli pan mówi o 7 latach reformowania wymiaru sprawiedliwości, to ja bym zapytał, to gdzie jest ta reforma, skoro postępowania się wydłużają? Gdzie jest ta reforma? Gdzie są te realne, ten dobrobyt, ten dobrostan płynący z tych reform? Absolutnie ich nie ma. Jeżeli mówimy o praworządności, to mówimy, panie redaktorze, o całościowym podejściu do funkcjonowania demokracji, o tym, jaki jest chociażby dostęp do mediów publicznych, jaki jest prezentowany czas antenowy w tych mediach publicznych. Tak? Ja pamiętam, jaki był dostęp do mediów publicznych, jak rządziła Platforma Obywatelska, to na mój widok w mediach publicznych spuszczono by psy. Panie redaktorze, i z całą pewnością był to większy pluralizm niż jest dziś. Bo gdyby dzisiaj nie jeden redaktor stanął u progu telewizji publicznej, to pewnie nie tylko psy by spuszczono. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości, to niestety mamy do czynienia z grzechem pierwotnym, czyli z powołaniem niewłaściwie Krajowej Rady Sądownictwa. I tutaj to, do czego zobowiązał się, ja też chcę podkreślić to, czym mówi pan poseł. Przecież to polski rząd zobowiązał się do realizacji kamieni milowych. Nikt inny nie zmusza polskiego rządu do tego, żeby się na to zgadzał. Jeżeli się zgodził, to niech pacta sunt servanda. Ale no właśnie, Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana, a pieniędzy dalej nie ma. Kto tu złamał umowę? No ale panie redaktorze, przecież pan doskonale wie, że jak pan zmieni swoje imię na inne, to pan cały czas jest tym samym człowiekiem. No przecież nie chodziło o to, żeby zlikwidować w sensie szyldu Izby Dyscyplinarnej, tylko żeby zreformować cały system tego sądownictwa dyscyplinarnego. Czyli powrócić do tego tak, jak było, a sędzia kapitan Iwulski ma być dalej, ma być sędzią, tak? To jest ten, tylko krótką odpowiedź poproszę, panie pośle. Nie no, panie redaktorze, no możemy sobie trywializować ze wszystkiego, natomiast chodzi o to, żeby ten wymiar był transparentny i żeby nie był upolityczniony. O, to co do tej definicji chyba wszyscy się zgodzimy i zapraszam teraz na krótką przerwę. Pan poseł Paweł Szramka jest poszkodowany, jeśli chodzi o ilość czasu dostępnego, także rozpocznie następną część naszego spotkania.